Od 6 lat nie było w Wejherowie podwyżki podatków od nieruchomości, środków transportowych i w kwestii opłat za posiadanie psa. Podatki te nie wzrosną też w 2019 roku. Podatki nie są podnoszone przede wszystkim, że słyszymy, że ogromne obciążenia spadną na mieszkańców, szczególnie ze wzrostem ceny energii elektrycznej. Ma być jakaś rekompensata, ale mimo wszystko w różnych nawet towarach, które będą kupowane przez mieszkańców, tą podwyżkę odczujemy. Pomimo decyzji prezydenta o niepodnoszeniu podatków rosną wydatki budżetu miasta, szczególnie te związane z inwestycjami. Środki bierzemy przede wszystkim z możliwości pozyskania funduszów unijnych. Chcemy, żeby te inwestycje, które są szczególne i bardzo kosztowne, które będą realizowane w kolejnym roku, ale i kolejnych latach, przede wszystkim były zasilane środków zewnętrznych, co nam pozwoli je zrealizować. W kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 milionów dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebranta w latach poprzednich jest to już ponad 100 milionów złotych dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta. Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 26,5%, a za maksymalny przyjmuje się 60%.